co w tym tygodniu? No, zapraszam do oglądania. Witam. I stało się w końcu. Stało się. Nasz Polonez już jest teraz wersja Cabrio. Takim teraz będę się przemieszczał jakiś czas. Nasza Buda stoi tutaj. Teraz wygląda jak normalny Polonez Truck. Co mnie do tego zmusiło? Znaczy zmusiło, no. Nic mnie do tego nie zmusiło, ale dlaczego taka decyzja? No sprawa prosta, no. W sumie dwie sprawy. Pierwsza, że słabo wyglądał ten Polonez w tej zabudowie z tą plandeką, ale był za to praktyczniejszy. No sprawa druga, że palił okolice 8, teraz myślę, że będzie palił okolice 5. A po dzisiejszej cenie benzyny, czy tam diesla, robi to już różnicę. To ta nasza Buda. A jutro pierwsza trasa, że tak powiem, trakiem w Cabrio. Pierwsze rzeczy, które tu będę robił, to już sobie wyczyściłem ten dach, za chwilę go zamaluję czymś tam, zacieplam. Wystraszyłem się, że tu już dziura, ale jeszcze nie ma dziury. Tak wygląda paka, najazd jest, że tak powiem, skuterki, kłady będą jeździły dalej, im nie powinna przeszkadzać brak budy, nie? Tak powiem, teraz będę trudniejszy do namierzenia. A jak to mój kolega mówi, 11 przykazanie, nie wychylaj się. Witam w piąteczek. Jest teraz godzina, już mówię, 8:02. Jak widać, lecimy na Borek Wielkopolski, tam gdzie zawsze, naszym Polonezem w kabriolecie już prawie. Dzisiaj z nami jedzie oficer. Tak, łapa? Jedziesz, tak? Nie było komu w domu go zostawić, znaczy nie było z kim go w domu zostawić, musiałem go wziąć ze sobą. Jaki plan na dzisiaj? No, Borek Wielkopolski podobno już czekają. No i z powrotem na Mysłów i od razu zrzutka, żeby tego nie trzymać na odkrytej skrzyni. Do celu zostało nam 118 km. Jedziemy przez nas w warsztat. Za chwilę wbijemy się na tą drogę, co zawsze, czyli na Syców. I kręcimy kołami. Godzina 10:00. Powoli dojeżdżamy do załadunku. Zostało nam 4,5 km. Jak się jeździ teraz Polonezem bez paki, bez plandeki? No wiadomo, lepiej przyspiesza. Mam nadzieję, że mniej pali, bo jeszcze nie litrażowałem go bez plandeki. No jest też jeden minus, ten cały stelaż z tą plandeką, myślę, że ważyło koło stówki, jak nie lepiej. Teraz bardziej Polonez z tyłu skacze do tego stopnia, że aż mi się wydaje, że jest to no, lekko uciążliwe, przynajmniej dla mnie. Coś będę musiał z tym zrobić. No ale w tym przypadku to, że tak powiem, o komfort nie chodzi. Komfort jest jaki jest. Mamy zarobić jakieś tam pieniądze, póki się jeszcze da. I tyle.
Dobra, 3,2 km, 5 minut. Załadunek pewnie jak zwykle szybki. I będziemy wracać. 10 minut trwał załadunek. Już wracamy. 123 km, tu się nic nie zmieniło. Będziemy na 12.13. Po drodze chyba jakaś kawa. Muszę też z oficerem. Co oficer? Z oficerem muszę gdzieś stanąć, bo już nie wie, co ma w tym samochodzie ze sobą zrobić. Pokażę wam też ładunek, bo teraz to jest, że tak powiem, bardzo łatwe. Nie ma plandeki, wszystko widać, nie? Mam dwie paletki. No to zobaczycie, jak gdzieś stanę, bo z oficerem trzeba stanąć w lesie, żeby się pobiegał trochę. Jak już stanę, to ten, to pokażę wam wszystko. Kurde, jadą i jadą. Dobra, na to chwilę wszystko. Jedziemy na jakiegoś diabła. Wyjeżdżamy właśnie z Krotoszyna. Wziąłem sobie diabła. To jest diabeł. Oficer już nie wie, co ma robić. Co ze sobą zrobić. Tu dziś widziałem parking. Stanąłbym z piórem, żeby sobie pobiegał chwilę. Bo, że tak powiem, słońce wali teraz prosto w szybę i piór się lekko zgrzał chyba. Tak mi się wydaje. Czy tu był ten parking? Tu był parking. Tu zjeżdżamy. Do domu 85 km. Już się nam czas wydłużył na 12.23. Staniemy tak, żeby słońce z tyłu świeciło. Olejamy. Dobra, to chyba tak. Dobra. Zaraz wracam do was. Jestem z powrotem. Odejdź. Tak to teraz nasz Polonez się prezentuje. Bez budy. Mamy rzucone dwie paletki. W papierach jest 320 kg. Patrzyłem w lusterko. Nic nie zawiewa. Nic, że tak powiem, się nie dzieje. Folie nie fruwają. Tak ten nasz ładunek wygląda. Takie serca. Są to po prostu jakieś takie metalowe talerze. Jeden sztapel, drugi i trzeci, i wygląda jak serce. Łapa! Chodź! Chodź tu! Chodź! 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 Idziemy! Chodź! Biegnie oficer. Dobra. Zostawię tu to na chwilę. Idę się z nim przejść. Musi trochę wybiegać.
i jedziemy dalej. Jedenasta 21, jesteśmy już w samochodzie. Łapa też jest? Tak, jest. Dobrze. Jedziemy. 85 km. Będziemy na 13, przed 13. Godzina 19. Pobiegał trochę. Nie chciał wracać. Tak mu się spodobało. Tutaj gorąco. No trudno. No co, pędzimy. Odzywam się do Was przed rozładunkiem. I że tak powiem, transportowałby dzień dobiegł końca, nie? Dzisiaj. Godzina 13.34, my już rozładowani. Jak zwykle sprawnie, szybko, u Sławka poszło. O, w usterku nie ma nic już. No, transportowo, piątek dobiegł końca. Jadę gdzieś tutaj do jakiegoś sklepu jeszcze coś tam załatwić i tyle, jadę do domu montować filma. Może się uda na sobotę wrzucić. Pamiętajcie o subach, subskrypcjach, łapki do góry. Niech się to wszystko jakoś rozdmuchuje po okolicy. No i do przyszłego tygodnia.